Witamy wszystkich. Jest 29 listopada 2023 roku. Znowu jestem z Dagmarą. Będziemy robić ciąg dalszy naszej poprzedniej rozmowy, czyli rozmowy o prawie naturalnym, prawie stanowionym, prawie admiralicji, prawie handlowym i co z tego wynika. Dagmara poprzednio opowiadała o tym, jak się stać człowiekiem formalnie, a nie osobą prawną. Więc tym razem poprosimy Cię, Dagmaro, żebyś nam powiedziała więcej szczegółów na ten temat, szczególnie, że już się niektórzy do Ciebie zgłaszają z prośbą o pomoc. Dobrze, witam wszystkich. Miałam kilka zapytań, więc zadecydowałyśmy z Hanią, żeby filmik o tym nagrać. Jak się stać żywym człowiekiem, opowiedzieć się jako żywy człowiek, a nie jako osoba prawna? To jest możliwe w systemie naszym tutaj, tym matrixowym. Ja to już zrobiłam w Stanach Zjednoczonych. Ja to opowiem, jak ja to zrobiłam w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest podobnie, ale może nie wszystko jest identycznie, tak? A Arian na pewno miał tą dobrą książkę Jesteś człowiekiem, a nie osobą. Są może gdzieś jeszcze jego filmiki i jest jeszcze taki portal internetowy, który ja kiedyś znalazłam w Polsce o prawie naturalnym i tam też trochę był opisany opis, jak się opowiedzieć w Polsce, jak się zdeklarować jako żyjący człowiek w Polsce. Więc potem w komentarzach na Telegramie pod tym filmikiem ja jeszcze podam link do tego portalu, jeśli on nadal istnieje. A w Ameryce jak to wygląda? Wygląda to tak, to jest w sumie bardzo prosty proces, to nie jest nic skomplikowanego. Najpierw się pisze affidavit o deklaracji statusu. I jeszcze dodatkowo tutaj dla nas, co byli, przyjechali z zagranicy, się tu nie urodzili, tam się wlepia do tego affidavitu, jeszcze taki kawałek się dodaje o tym naturalization, tak? Bo ty stałeś się członkiem kraju amerykańskiego przez ten naturalization certificate. A więc tutaj od razu odpowiem na pytanie dla tych, co mają zielone karty, czy oni mogą dostać ten paszport, co się mówi, że się nie jest US citizen. No nie, bo najpierw trzeba mieć ten naturalization certificate, bo to jest tak jakby twój akt urodzenia w Stanach Zjednoczonych. I oni ci nadali i narodowość, czyli nationality, i obywatelstwo, czyli citizenship. A ty jak już to dostałeś, to potem tylko oddajesz z powrotem, można powiedzieć, te obywatelstwo, a nie narodowość. Więc ten, kto ma zieloną kartę, nadal tego jeszcze nie dostał, więc paszportu nie można dostać, będąc na zielonej karcie. Ale dla tych, co już dostali obywatelstwo i mają naturalization certificate, więc robimy affidavit, a deklarujemy się jako żyjący człowiek, mówimy, że nie jesteśmy podmiotem, pracownikiem, niewolnikiem United States Corporation, podajemy Dun & Bradstreet Number United States Corporation i dodajemy tam ten taki jeden paragraf duży o naturalization oath, że my wzięliśmy naturalization oath podczas kiedy było zaprzysiężenie, jak nam ten certyfikat dawali, że my go wzięliśmy, że będziemy lojalni dla kraju, the United States of America, pisane dużymi, małymi literami i że my nadal, że tak powiem, utrzymujemy naszą lojalność do tego kraju, ale nie wiedzieliśmy, że nam nadali także nalepkę obywatela of United States, pisane wszystko dużymi literami, który nie ma nic wspólnego z krajem geograficznym, tylko jest prywatną firmą taką samą jak Walmart czy CVS. Więc wypowiadamy to obywatelstwo i to nie jest tak, że my go się pozbywamy, że my go oddajemy z powrotem, czyli renounce. My nie robimy żadnego renounce, my robimy repudiate, czyli mówisz im, że ja nie wiedziałem, że wy mi to zaoferowaliście, ja się nie zgadzam na zaakceptowanie tego. Czyli trochę z opóźnieniem, ale po prostu mówimy im, że my nie akceptujemy obywatelstwa w District of Columbia, a nie to, że im oddajemy to z powrotem. Więc wysyła się affidavit do US Secretary of State, to jest też urząd, który wydaje paszporty. On jest w Waszyngtonie, w District of Columbia. To jest ten jeden najważniejszy affidavit, który trzeba wysłać. I jego wysyła się za pomocą Registered Mail, czyli to jest ta czerwona nalepka na pocztę trzeba pójść i ją dostać, i Domestic Return Receipt. Można jeszcze kopię, i dobrze jest kopię tego affidavitu albo drugi oryginał, wysłać do Secretary of State twojego stanu. To już nie trzeba robić Registered Mail,
można trochę taniej, certified mail i też domestic return receipt, czyli potwierdzenie odbioru, tak? Tak, kartka zielona wraca z powrotem, a tam jest podpisane i data, kiedy oni otrzymali. A jak ci wróci ta zielona kartka i zobaczysz, kiedy US Secretary of State w Waszyngtonie go otrzymał, to liczysz wtedy 21 dni, bo w prawie naturalnym odpowiedź na affidavita jest 21 dni. I jeśli oni ci nie odpowiedzą negatywnie, że ci zabraniają, nie zgadzają się na to, a nigdy nie odpowiadają. Ja znam już w tym momencie tysiące ludzi, którzy to zrobili przez Davida Straita akurat i jesteśmy na takich grupach i nigdy nikomu ten US Secretary of State nie odpowiada, że nie, coś tam im się nie podoba, oni się nie zgadzają. Oni nigdy na to nie odpowiadają, czyli to wtedy staje się niezaprzeczonym affidavitem, unrebutted affidavit i to staje się już prawomocne w prawie naturalnym. Idzie się to wtedy i rejestruje w County Recorder i można już wtedy pójść po wypełnić aplikację o paszport. Ona musi być troszeczkę ciupelek inaczej wypełniona niż tak jakbyśmy myśleli. Na przykład przy najważniejsze przy pytaniu, czy jesteś US citizen, tak czy nie, zaznaczamy nie. I idziemy z tą aplikacją do urzędu osobiście, nie przez pocztę. Jeśli wyślemy to przez pocztę, wydadzą ci normalny paszport obywatela. To trzeba pójść osobiście. Ja byłam akurat w urzędzie w Miami osobiście. Byłam z moją koleżanką, która się urodziła na Florydzie, całe życie mieszkała na Florydzie i ona miała na tą samą godzinę umówione spotkanie, ale oczywiście byłyśmy w dwóch różnych okienkach, więc i ona i ja poprosiliśmy o przełożonego. Pani w okienku wiedziała bardzo dobrze, o jaki paszport ja się ubiegam, jak jej powiedziałam, że chcę paszport, że jestem tylko nationalem, a nie jestem citizenem. Ona wiedziała, tak, tak, wiem, o który się ubiegasz, ale ja jej nie wierzyłam, bo tak troszeczkę była, znaczy nie to, że nie wierzyłam, nie ufałam jej, co ona z moją aplikacją zrobi, więc tak jak David Strait mówi, poprosiłam o przełożonego, czyli supervisora. Tam z tyłu go wołają, z tych pokoików z tyłu ci supervisorzy wychodzą. No i wyszedł do mnie supervisor i wyszedł do mojej koleżanki, ponieważ moja koleżanka się tu urodziła, więc u niej supervisor tylko raz, dwa, trzy przeglądał tego affidavita, tak pak, 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 pak i mówi ok, i zatwierdzone. W moim przypadku było inaczej, supervisor zostawił tą babę w okienku, żeby mogła już kogoś innego obsługiwać, a mnie wziął do pustego okienka, żeby jej czasu nie zajmować. I on mojego affidavita i moje wszystkie dokumenty, które miałam, czytał kartka po kartce, palcem tak jechał, każdy wyraz czytał. I ja wiedziałam dokładnie, czemu on to robi i co on robi. Ponieważ ja się nie urodziłam w Ameryce, byłam naturalized, więc on patrzył, czy ja czasem się nie pozbywam prawdziwego obywatelstwa, tego w kraju, czyli tej narodowości tak naprawdę. Bo gdyby nie było korporacji, to też moglibyśmy się nazywać citizenami, obywatelami i to też byłoby jakieś normalne, tak? Ale ponieważ była stworzona korporacja i korporacja ukradła tą nalepkę citizen, mimo że w konstytucji też tam gdzieś jest citizen powiedziane, ale korporacja to ukradła, więc trzeba się wtedy jako narodowość opowiedzieć. I on patrzy, czy ja czasem się nie zrzekam tej narodowości, tak, w tym kraju geograficznym, czyli pisane The United States of America, dużymi i małymi literami. I on mi powiedział, on był bardzo, bardzo uprzejmy, był bardzo miły człowiek i mi powiedział, że on musi to wszystko tutaj sprawdzić, bo ja byłam naturalized, więc ja wiem, że on to właśnie sprawdzał, a ja poprawiłam troszeczkę the affidavit Davida Straita i wszędzie, gdzie mówi, że you repudiate te obywatelstwo w United States pisane dużymi literami, ja wszędzie dodawałam ink i w nawiasie corporation, żeby wiadomo było, że ja się wypisuję z tego makrokeszu, czy kasko powiedzmy, tak? Ja się wypisuję z tego makrokeszu w District of Columbia, ale ja się nie wypisuję z tego kraju. No i on mi to przejrzał, zrobił kopię, no i zaaprobował, za kilka dni dostałam paszport pocztą, przyszedł mi do domu. No i leciałam na pierwszy raz na tym paszporcie w te wakacje do Polski. Wleciałam, oczywiście wyleciałam z Ameryki, no bez problemu. No muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja byłam na 100% pewna, co się stanie, bo
Mój tutaj taki znajomy Amerykanie mi powiedział, to poleć sobie, poleć, a zobaczymy, jak potem będziesz wracała, jak tu wrócisz z powrotem na tym paszporcie. No, na logikę mi mówiło, paszport wygląda identycznie, tak? Nie wygląda jakiś inny, nie jest brązowy, jakiegoś innego koloru, żeby ci nadawał jakieś, nie wiem, mniejsze prawa, a nawet gdyby, to też nadal jest paszport amerykański, tak? A ten paszport, on wygląda dokładnie tak samo, jak każdy inny paszport. Więc no, na logikę mi mówiło, że no przecież nie mogą mnie nie wpuścić z powrotem, no przecież to jest amerykański paszport. No ale jak wracałam i w tej kolejce stałam tam do tego strażnika na straży, to nie powiem, że tak się nie czułam w 100% pewnie, tylko rzeczywiście tak myślałam, no ciekawe co mi powiedzą, nie? Albo zeskanuję, zobaczy, że nie jestem US citizenem i zacznie się mnie pytać, czy jestem domestic terrorist, czy cholera wie, co on zrobi, tak? Może mnie wezmą na bok, może mnie będą maglować, a czemu ja to zrobiłam? No więc stałam i czekałam grzecznie, że tak powiem, co się stanie. No i podeszłam do tego strażnika na Straży Granicznej. On zeskanował mój paszport, jak ktokolwiek wyjeżdżał czy wjeżdżał na lotnisko w Ameryce z zagranicy, to wie, o co chodzi, tam skanuje taki paszport z przodu. I ja się bardzo na jego twarz patrzyłam, jak on zeskanował mój paszport, bo gdyby nic mi nie powiedział, to ja chciałam zobaczyć, czy on chociaż na twarzy jakiś zrobi grymas, coś takiego, że co to, nie citizen? I potem może tam coś jeszcze sprawdzi, potem mi odda paszport, tak jakby, czyli byłoby to znaczyło, że coś zauważył, tak? On nie, on zeskanował, od razu mi oddał, się nawet nie patrzył w ekran za długo, tylko zeskanował, od razu mi oddał, tak jak wszystkim innym, przywitał mnie z powrotem i powiedział miłego dnia i do widzenia, więc tu nie ma, proszę Państwa, żadnego problemu, bo dużo tych ludzi, co się nie urodziło w Ameryce, tylko byli właśnie naturalized, się martwią, że jak pójdą, to, że tak powiem, wypowiedzą obywatelstwo i ich wywalą stąd, tak? I wywalą ich gdzieś, powiedzą im wracaj do Polski. Więc tak nie jest. To można zrobić. Ja to zrobiłam. Można podróżować, się wraca, nie ma żadnego problemu z wjazdem na tym paszporcie, więc to jest możliwe. A kiedy się to stanie, kiedy się człowiek wypowie z tego Marrakeszu w District of Columbia, to się zmieniają dwie podstawowe rzeczy. Jedno to jest to, że nie można głosować w federal elections, czyli w tych wyborach krajowych, tak? No bo to są wybory do tej korporacji, tak? My wybieramy prezydenta firmy, wiceprezydenta firmy, gubernatora, czyli tak jakby przedstawiciela dyrektora regionalnego tej firmy, więc my nie możemy głosować federal elections. Ja się od razu jeszcze dodatkowo wypisałam z rejestru, żeby nie było, że tam w tym rejestrze siedzę, ale też wtedy nie podlegamy IRS-owi w District of Columbia, więc nie możemy głosować, ale nie musimy składać zeznań i płacić podatku do IRS-u. Nadal musisz płacić swój stanowy, czy stanowy to powiedzmy też można tam jakoś zobaczyć, czy to też jest korporacja, bo jeśli Urząd Podatkowy Stanu jest też korporacją, to może też można się jakoś wypisać. Ja tego nie zgłębiałam, dlatego że na Florydzie nie ma podatku dochodowego stanowego, i tak jak David Strait na przykład uczył, to głównie chodzi o to ten IRS, a ten IRS i tak jest dużo największym podatkiem, więc tak jakby no, największy podatek dochodowy ci spada z głowy, nawet jakbyś jeszcze musiał zapłacić stanowy, to już są grosze w porównaniu tego dochodowego. No i ja to zrobiłam 2 lata temu i wszystko działa ok. No, także jak wszyscy słyszeliście, można w Stanach to zrobić, a żeby rozgryźć temat w Polsce, to musielibyśmy troszkę poszperać po różnych portalach omawiających prawo naturalne. Jest też nawet portal prawonaturalne.com chyba, albo .pl. No właśnie, no. To ja o tym portalu mówiłam, to ja właśnie chyba na ten portal się nadziałam, Haniu. I są też nasi eksperci w Polsce. Jest Andrzej syn Zygmunta, można jego poszukać. Jest Sławomir, który robi wspaniałe wykłady dotyczące Setukevi Trust i właśnie tego, że jesteś człowiekiem, nie osobą i różnych takich zagadnień z prawa naturalnego i prawa admiralicji. Jest kto jeszcze? Marek Piotr, można go poszukać. I są ludzie z Autonomii Załęsk,
którzy tłumaczą, o co chodzi, i tam mają swoją stronę, gdzie pokazują, jak uzyskać autonomię, i tłumaczą też różne rzeczy. Jest Henryk Gaszkowski w Polsce. Także nie brakuje nam ludzi, którzy się tym wszystkim zajmują. No i oczywiście strona Ariana, jeszcze raz przypomnę, jesteś człowiekiem, nie osobą, bez polskich znaków diakrytycznych.pl. A czy zgłębiałaś temat w Polsce, Dagmara, bo byłaś troszkę w Polsce? Wiesz co, no byłam w Polsce, tego tematu, jak się opowiedzieć w Polsce, nie za bardzo zgłębiałam, ja to wcześniej trochę czytałam. Wiem na pewno, że musimy użyć akt urodzenia i pewnie PESEL, bo to PESEL, akt urodzenia i potem PESEL tworzy nas tą osobą prawną. Gdzie tą deklarację wysłać, bo wiecie Państwo, tu nie ma jakiegoś szablonu, to my mamy jeszcze, jesteśmy powiedzmy przyzwyczajeni z tego matryksowego systemu, że idziemy do jakiegoś urzędu i tam są formularze i my musimy ten formularz dokładnie wypełnić, tylko ten, nie swoje pismo przynieść, bo to musi być na ich, a to tak nie jest deklaracją żyjącego człowieka, właśnie w prawie naturalnym chodzi o to, że to człowiek się ma sam wypowiedzieć, więc tu nie ma szablonu, tak? Można sobie pomóc różnymi szablonami, ale tak naprawdę to powinno być personalne, taka deklaracja, taki list, deklaracja żyjącego człowieka. I teraz ja to mogę tutaj wrzucić na pewno po angielsku, możesz Haniu podać mój e-mail albo w komentarzach podamy mój e-mail. Ja mogę szczególnie ten amerykański affidavit wysłać tutaj ludziom, kto by chciał to zrobić. A i też kroki, jak ten proces, to, jak to zrobić ten proces. A w Polsce no mi się zdaje, że może do Urzędu Stanu Cywilnego, a jaki urząd wydaje paszport w Polsce? Stanu Cywilnego, tak? Nie, urząd paszportowy. Jest specjalny urząd do wydawania paszportów. Aha, i on tak jakby nie podlega pod Urząd Cywilny, nie? Nie podlega, a używają oczywiście odpisu aktu urodzenia do stworzenia twojego paszportu. I w Polsce nie słyszałam o takim przypadku, żeby można było przejść z korporacji Poland Republic of na kraj, bo widzisz, w Stanach widocznie jest jeszcze oprócz równolegle z korporacją jest kraj, United States i osobna konstytucja, a w Polsce nie ma takich pojęć, jest tylko Poland Republic of, jest nie rząd, są różne korporacje udające urzędy, a nie ma czegoś w rodzaju kraju, więc tutaj mamy kreatywność naszą i jak do tej pory to tylko doszliśmy do takiego poziomu, że jesteśmy w stanie używać własnych dokumentów tożsamości, więc wolni ludzie sami sobie produkują dokument tożsamości, na którym jest zdjęcie, godność, czyli to, co sobie nadałaś jako imię, czy też jakieś rodową nazwę ze swojego rodu i data urodzenia i pewne elementy są na takim dokumencie tożsamości i posługujemy się własnymi dokumentami tożsamości, ale nie doszliśmy jeszcze do takiego poziomu, żebyśmy mieli paszporty. Są grupy, które już próbują drukować własne paszporty, ale jeszcze nie słyszałam o tym, żeby te paszporty były uznawane. No nie, ja bym w to nie poszła w ogóle, bo to byłby problem na granicy, jeszcze do więzienia za to można pójść. Nie, to jest troszeczkę cienki lód. Tak. Także wydaje mi się, że w anglosaskiej kulturze prawnicy, prawo i pewne działania są bardziej świadome. Myślę, że tam ludzie zajmujący się prawem są bardziej świadomi tego, na czym to wszystko się opiera. Właśnie są bardziej świadomi prawa naturalnego i prawa admiralicji, jak to działa ze sobą, tak, równolegle i tak dalej, a w Polsce tego nie ma. W Polsce zszokujesz każdego urzędnika, on usłyszy pierwszy raz w życiu o prawie naturalnym i pierwszy raz w życiu usłyszy o tym, że jesteś wolnym człowiekiem i dużo
dużo mieliśmy my, wolni ludzie, takich spotkań, gdzie szokowaliśmy urzędników. Arian też miał spotkanie, bliskie spotkanie trzeciego stopnia z policją, gdzie policja go zatrzymała i chcieli go zweryfikować, czy to jest jego samochód. On jeździł Mercedesem, eleganckim, pięknym Mercedesem. No i zatrzymują go. On ma dokument tożsamości wystawiony sam przez siebie. No to pytają go się, czy ma prawo jazdy. Nie, on mówi, nie muszę mieć prawa jazdy, bo ja mam prawo się poruszać po drogach. Oni mówią do niego, kierowca. On mówi, nie, ja nie jestem zawodowym kierowcą, ja jestem po prostu podróżnym, który podróżuje swoim samochodem. To proszę pokazać dowód rejestracyjny samochodu i tak dalej. Nie, nie mam. Mam tylko na papierze dokument, że właściciel przekazał mi ten samochód jako darowiznę. Więc było tyle znaków zapytania i tyle nowych rzeczy dla policjantów z drogówki, że zaaresztowali Ariana, zabrali mu torbę, zabrali mu 26 tysięcy złotych w gotówce, które wtedy miał, i trzymali go w areszcie, poszli do swojego komendanta i zrelacjonowali sprawę, że tu jest taki człowiek żywy, który nie ma dowodu osobistego i twierdzi, że nie jest osobą fizyczną, ani osobą prawną. I dziwny człowiek, który nie ma prawa jazdy i nie chce się legitymować systemowymi dokumentami. No i tu było zaskoczenie, że komendant powiedział, puśćcie go, po prostu oddajcie mu wszystko i go puśćcie wolno. Wiesz co, to u nas to też istnieje i Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy, ma bardzo dużo wyroków o right to travel, czyli prawo do przemieszczania się dla takiego zwykłego człowieka i na naszą korzyść, tak, że my mamy prawo się przemieszczać z punktu A do punktu B samochodem bez prawa jazdy. No i teraz jest tak, policjanci, no to są, wiecie, pionki matryksowe wytrenowane, nie każdy o tym wie, a większość o tym nie wie, więc dużo ludzi już tych state nationalów jeździ bez prawa jazdy i na przykład około tam 2-3-4 lata temu był taki mężczyzna, na autostradzie go tu ściągnęli, tak, proszę dowód, to tamto, no i trzymali go 20 minut, a potem go wypuścili jednak, a on ich pozwał do sądu za te 20 minut i dostał 20 tysięcy dolarów, czyli tak pi razy drzwi 1000 dolarów za minutę, bo tam było chyba, on dostał 18 tysięcy, a 20 minut był na poboczu, albo był 18 minut, a dostał 20 tysięcy. Więc tak można powiedzieć, 1000 dolarów za minutę dostał odszkodowania za to, że go w ogóle trzymali bezprawnie. On miał prawo się przemieszczać, oni nie mieli prawa go, że tak powiem, pull over, czyli żeby zjechał, bo w ogóle, szczególnie w Ameryce, nie wiem dokładnie w Polsce, ale w Ameryce powiem, kiedy policjant może włączyć światła i żebyśmy zjechali na pobocze i on coś tam do nas przychodzi, do nas gada. Są tylko dwa przypadki. Jeden przypadek jest, że on potrzebuje pomocy, tak? Jest jakieś emergency, coś się dzieje i on potrzebuje pomocy obywateli. Prawo jest takie, że jeśli nasi pracownicy, nasi policjanci, strażacy potrzebują pomocy, to no niby mogą nas o to poprosić, tak? Więc on może nas zrobić pull over i poprosić o pomoc. A drugi jest taki, że jeśli jesteś podejrzany o przestępstwo i opis samochodu odpowiada opisowi tego samochodu z przestępstwa, no to jako podejrzany może cię wtedy też zjechać na pobocze. Więc jak powinno się robić? Jak cię zjeżdża, to się go pyta, od razu się go zapytuje, bo on najpierw się oczywiście zapyta, czy wie pani, ile pani jechała na godzinę? No to się mówi, ujeny, oficerze, tam się patrzy na jego, powiedzmy, nalepkę się nazywa Smith, mówi, oficerze Smith, jaki jest emergency, jak ci mogę pomóc w tym? A no i on powie, że nie ma emergency, ale wiesz, ile jechałaś? Ja mówię, nie wiem, a jakie to ma znaczenie, tak? Więc ja mówię, czy wiesz, kiedy możesz zrobić pullover? Więc jeśli nie ma emergency, to znaczy, że tylko w drugim przypadku, że jestem podejrzana. No, więc jak on mówi, że nie jesteś podejrzana, to jeszcze jest druga opcja też, żeby odpowiedzieć, jak się pytają jakiekolwiek pytania, widziałam też takie filmiki, powiedzmy, że się odpowiada I do not answer questions, nie odpowiadam na pytania, koniec, nie odpowiadam na pytania, więc no co, zaaresztujecie? No,
Różnie jest, tak? Według prawa nie powinien cię zaaresztować i jest od cholery tych przypadków right to travel. No ale teraz zależy na jakiego policjanta się trafi, czy to jest faszysta, czy wstał lewą nogą. I jest takich, że zadzwonią do superwizora i potem za chwilę wracają i mówią ci have a nice day, miłego dnia i odjeżdżaj. Ale jest też taki przypadek, był bardzo piękny młody człowiek, blondyn taki 20-letni, został też state nationalem, robił wszystko tak jak trzeba, no trzeba oklaski mu dać, że był młody, że jako młody człowiek tak się chciał postawić systemowi i się opowiedzieć i robić tak jak powinno być, tak, jako żyjący człowiek, został pull over i go zastrzelili go, to było kilka miesięcy temu, więc zależy na jakiego policjanta się trafi, więc ja tutaj podchodzę z takim podejściem, że my musimy wybierać swoje battles, czyli swoje małe wojenki. Ja nie mogę wszystkich wojenek prowadzić, więc ja mam normalnie rejestrację na samochodzie, szczególnie, że mam pożyczkę na samochodzie, więc muszę mieć rejestrację, ubezpieczenie i jeszcze naprawię jazdy i już nie będę się o to wykłócała, bo ja wolę się skupić na przykład na długach i umarzaniu długów, co mi dużo więcej pieniędzy zaoszczędzi i dużo mniej problemów jest i do pierdla za to nie można, że tak powiem, pójść, a nie bawić się o wykłócanie się w prawo jazdy. No, moja akurat znajoma to robi, no, jeździ bez prawa jazdy, kupiła sobie teraz samochód za gotówkę, wstawiła sobie własną rejestrację, taką zamówiła, że jest state nationalem, że nie podróżuje dla handlu, I koniec, nie? I na swojej własnej rejestracji jeździ. No, pożyjemy, zobaczymy, jak długo to pójdzie, bo to jeszcze jest ta, która pozywa właśnie szeryfa hrabstwa, więc daje im, że tak powiem, prezenty, żeby ją o byle głupotę zaaresztować, nie? No, ale ona mówi, że ona się postawi, bo to jest tak, takie ma prawo i ona z tego prawa skorzysta, więc niech jej ziemia lekką będzie w tym. Mam nadzieję, no na razie miesiąc już na tej rejestracji jeździ i na razie jest wszystko okej. Okay. Jeszcze jej nikt nie ściągnął na pobocze. No ale różnie się to może po prostu skończyć. Możesz wygrać 20 tysięcy, może ci powiedzieć miłego dnia, może cię zastrzelić. No. Więc tak, tutaj jest tak. Kwestia edukacji tych policjantów o prawie do przemieszczania się, a najlepiej mieć taki folder, jak ona ma i od razu pokazywać im te orzeczenia Sądu Najwyższego. No dobrze, to na razie myślę, że to będą porady na razie, na nasz pierwszy odcinek. Dziękujemy wszystkim za uwagę i zapraszamy do kontynuacji, do obejrzenia naszych kolejnych filmików. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę, pozdrawiamy.